Czyli okazuje się, że na przestrzeni ostatnich e, trzech lat oni wydali w ogóle jakieś grube kilkaset tysięcy złotych na tą aktywność, bo kiedyś raz pozyskali tędy fajnego klienta, więc do dziś to robią. Cześć, nazywam się Szymon Negger i witam Was w kolejnym odcinku programu Wise Business School, w którym tłumaczę trudne biznesowe zagadnienia w prosty i zrozumiały sposób. Dzisiejszy odcinek przygotowałem nie ja. To znaczy, zebrałem kilkunastu konsultantów Sellwise i zadałem im pytanie, na czym najczęściej wasi klienci tracą pieniądze, z czym najczęściej się spotykacie, co jest najczęściej źródłem problemów i takim miejscem, gdzie najwięcej albo ucieka utraconego przychodu, albo niepotrzebnych w firmie kosztów. I teraz dzisiejsza lista to jest teoretycznie lista punktów, które najczęściej widzimy w przyrodzie, czyli w prawdziwym życiu, w prawdziwych biznesach, które sprawiają, że naprawdę uciekają pieniądze. Co ważne, najczęściej są to biznesy, które mają już zespoły, to znaczy pracuje tam 1, 2, 3, 5, 30, stu handlowców i zazwyczaj 1, 2, 3, 5, 40 marketerów, chociaż ich zazwyczaj w firmach jest mniej. Także to, co będzie dotyczyło tej listy to jednak to, że dotyczy ona już rzeczywiście funkcjonujących przedsiębiorstw, które mają zespoły. Podejrzewam, że lista dla freelancerów, czy dla dwóch, trzyosobowych organizacji będzie po prostu nieco inna, choć niektóre punkty będą wspólne. A wspomnianych punktów przygotowałem dla Was 10. Wydaje mi się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa. Kilka z nich będziecie w stanie znaleźć w swoich firmach właśnie po obejrzeniu tego odcinka. I nie przedłużając, zachęcam Was do obejrzenia części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Pierwszym na mojej liście takich miejsc, gdzie najwięcej firmy B2B duże i świadome tracą pieniądze, jest marketing. <gry> Tu się pewnie część z Was nie zdziwi, natomiast prawie zawsze znajdujemy tam różnego rodzaju nieefektywności. Najczęściej są to, był odcinek o agencjach SEO, który tutaj pokazuję. Eee, najczęściej jest to SEO, czyli na przykład firma generuje sobie ruch który nigdy nie przeradza się w realnych klientów, ciesząc się tylko z tego, że ruch jest większy. Bardzo często zdarza się, że na przykład reklamy, jeżeli są uruchomione, to są uruchomione absolutnie błędnie i przepalają 95% budżetu. To się nam zdarza zadziwiająco często, że na przykład reklamy są skonfigurowane w taki sposób, że Generują ruch na stronie, a nie konwersje. Są na przykład po prostu źle zaprojektowane. Bardzo często w marketingu widzimy, że na przykład dział marketingu pisze jakieś treści, ale w sumie okazuje się, że nikt tych treści nie czyta. Raz mi się nawet zdarzyło, że w jednej z firm marketer mi powiedział: Szymon, ale w XXI wieku Google działa tak, że docenia naprawdę fajne teksty, a nie takie teksty, które są napisane pod SEO. No i oczywiście no Niestety chciałbym, żeby to była prawda, żeby Google doceniał fajne teksty, które napisałem nie pod żadną frazę, pod nic tego nie zoptymalizowałem, ale na przykład nie jest to prawda. I rzeczywiście, pierwszym miejscem, gdzie znajdujemy najwięcej bezsensownie wydawanych pieniędzy, jest po prostu obszar marketingu, i czasami bardzo proste błędy w tym obszarze dają nam rezultat bezsensownie wydawanych 100, 200, 300, 400, 500 tysięcy w skali roku. Drugim punktem, który najczęściej spotykamy jest Oferta. To znaczy, większość przedsiębiorstw w jakiejś formie wysyła oferty swoim klientom. Albo jest to PDF, albo jest to oferta w mailu, albo jest to oferta czasami słowna, czasami bywa, że jest papierowa. I drugim obszarem, gdzie tracimy ogromnie dużo pieniędzy, są właśnie dokumenty ofertowe. Nie jestem w stanie odpowiedzieć wam dlaczego, ale niebywale często zdarza się, że te dokumenty ofertowe są przygotowane 10 lat temu i do dzisiaj się nie zmieniły. Albo są przygotowane raz kiedyś, ktoś kiedyś usiadł, ustalił, że tam jest mapa Europy, ustalił, że pokazujemy nasze buzie i coś tam jeszcze i tyle. Czasami się zdarza, że każdy handlowiec skleja samodzielnie ofertę z 15 prezentacji i tam wkleja slajdy. Czasami zdarza się, że... W ogóle niektórzy stwierdzają, że bez sensu wysłać ofertę skoro składa wysiłku i wysyłają ją w mailu. I teraz obszar, który teoretycznie w sposób absolutnie bezpośredni przekłada się na przychód w organizacji, nikt nie wie, jak, ją, jak, jak on działa. Każdy handlowiec zrobi to samodzielnie we własny sposób, według własnej inwencji, a na przykład te oferty nie są w żaden sposób dostosowane do klienta. Na przykład zawierają przykłady dla firm produkcyjnych, wychodzą do firm informatycznych i odwrotnie. Jest jeden wzór oferty, obojętnie komu go wysyłamy. Jak już w ogóle jest wzór, to i tak jest lepiej. Jest drugi obszar, gdzie tracimy ogromnie dużo pieniędzy, to znaczy trafiają do nas klienci, którzy chcą u nas kupić, a my wysyłamy im dokumenty ofertowe, które są w żaden sposób nieprzemyślane i niedostosowane do tego, co ci klienci powinni w nich zobaczyć. Bardzo dobrą praktyką, jeżeli poczuliście dreszcz emocji przy tym punkcie, jest wypisanie pytań, które zadaje sobie klient, kiedy otrzymuje waszą ofertę. Na przykład a kim w ogóle jest ta firma? Ile czasu będzie trwała dostawa? Jak zaczyna się usługa? Czym konkretnie wyróżnia się ten produkt? Dlaczego powinien kupić tu, a nie gdzie indziej? Wszystkie pytania, które zadaje sobie wasz klient, kiedy wypiszecie, to powinniście odpowiedzieć na nie właśnie w dokumencie ofertowym. Jedna z firm, z którą współpracujemy, na przykład w kontekście dokumentu ofertowego, jest to agencja, market... agencja, reklamowa, przepraszam. agencja reklamowa, która raz, że wysła oferty do 15 minut. 2. W każdej ofercie jest automatyczna wizualizacja tego produktu z logotypem klienta. 3. Jeżeli klient pyta o 100 sztuk, to dostaje ofertę też na 80, 60, ale 120, 140, 180 i więcej, żeby mógł od razu sobie porównać ceny. I znajduje się tam 5 czy 6 najczęściej zadawanych pytań w kontekście tego produktu. Czyli ta oferta jest przemyślana i ma wszystko, żeby klient szybko podjął decyzję. Czemu tak rzadko ten obszar jest przemyślany? Przykro mi, ale nie wiem w każdej organizacji powód jest nieco inny. Problem trzeci. To jest ja wiem, że jakby wracam do tego tematu, bardzo często powód trzeci to wartości. Jeżeli chcecie sprawdzić czy macie z nimi problem, to pójdźcie do swojego działu sprzedaży i zadajcie mu pytanie: z jakiego powodu klient miałby wybrać nas, a nie konkurencję? I jeżeli tam będzie jakakolwiek ściema, zawahanie, Ktoś się będzie drapał po głowie i będzie mówił: Dlaczego? No, co no jest wiele powodów. Mówię, Jakich? Powiedz mi, proszę. I on nie jest w stanie odpowiedzieć. To tutaj ucieka ogromna kwota pieniędzy z firmy, bo zamiast mówić klientom o naszych przewagach konkurencyjnych, opowiadamy o głupotach i niestety, jakbym miał wam powiedzieć, w ilu przypadkach firm, handlowcy znają odpowiedź na to pytanie. Co jest takiego lepszego w waszym produkcie usłudze niż w usłudze konkurencji? Albo dlaczego mam skorzystać z waszej firmy, a nie z tamtej? Albo dlaczego, skąd wiecie, że rzeczywiście to rozwiąże mój problem? To jest właśnie problem wartości. I tu was odsyłam do dwóch odcinków na temat wartości na łamach Wise Business School. Punkt czwarty to kwalifikacja. I teraz kwalifikacja klientów jest takim bardzo prostym narzędziem które sprawia, że próbuje sprzedać tylko klientom, którzy wiem, że istnieje prawdopodobieństwo, że kupią. Podam Wam przykład. My na przykład jako firma doradcza nauczyliśmy się, że kiedy trafia do nas dwu, trzyosobowa firma, to nie jest moment na naszą usługę doradczą. To jest zbyt wczesny moment, bardzo trudno nam wygenerować ROI, bardzo trudno nam rzeczywiście pomóc klientowi z różnych powodów. Ale na przykład wiemy, że jeżeli trafia do nas firma, która już ma dwóch, trzech handlowców, to jest nam bardzo łatwo wygenerować roi, wzrost sprzedaży i rzeczywiście tym firmom pomóc. I teraz pytanie: Czy to powinno być tak, że ja jako biznes próbuję sprzedać jednym i drugim, jak się do mnie zgłoszą, czy jednym z nich mówię, wiecie co, w waszym przypadku. To nie jest dobry moment na to, żeby skorzystać z naszej usługi, bo już się nauczyliśmy, że ona nie przyniesie Wam spodziewanego rezultatu, spodziewanego zwrotu z inwestycji. Teraz spójrzcie, jakie to jest piękne w swoich założeniach. Klient nie traci czasu na rozmowę z nami, bo nie jesteśmy dla niego dobrym wyborem, ale też my, wprost mówiąc, nie tracimy czasu na rozmowę z klientami, którzy u nas nie kupią. Rozmawiamy z tymi, którzy z dużą dozą prawdopodobieństwa mogą u nas kupić. Nazywa się to kwalifikacją lidów. Da się ją zrobić z szacunkiem dla klienta. Da się ją zrobić też z szacunkiem dla naszej wewnętrznej polityki. I teraz nie wiem czemu, ale prawie nigdzie ta kwalifikacja nie istnieje. I generuje to pewien prosty problem. Jak kwalifikacji nie ma, a w firmie istnieje takie przekonanie, że handlowiec powinien sprzedać każdemu. No to on próbuje sprzedać każdemu, i na przykład 60% czasu traci na próbę sprzedaży tym, którzy i tak nigdy nie kupią. I tutaj firmy tracą ogromne sumy pieniędzy, przez to, że takiej kwalifikacji uruchomionej nie mają. Teraz problem piąty z problem, który wczoraj razem z konsultantami okrzyknęliśmy jako KBA, czyli kompletny brak. Analityki. <laughs> to znaczy, e, firmy zazwyczaj potrafią nam z dużą łatwością odpowiedzieć o to, jakie mają przychody, jaką mają marżę, na jakich liniach biznesowych, e, na jakich produktach, na jakich indeksach. E, tutaj nigdy nie ma problemu z analityką. Taka analityka kontrolingowa, co jest rentowne, co nie jest rentowne, to zazwyczaj już w firmie jest. Więc najczęściej jest kompletny brak analityki, uwaga, sprzedażowej. I marketingowej. Czyli na przykład zadaję kilka pytań? Ile macie lidów w miesiącu? Ile z tych lidów jest kwalifikowanych? Z jakich segmentów są to lidy? Ile z nich procentowo kupuje? Jak kupuje produkcja, to kupuje większe rzeczy, czy mniejsze niż IT na przykład? E, ile spotkań w procesie musicie odbyć, żeby on się udał? Ile czasu średnio trwa proces sprzedaży? Ile konkretnie osób wchodzi na waszą stronę internetową, i ile osób reaguje na call to action, i skąd te osoby pochodzą, z jakich źródeł, i tak dalej, jaką mamy konwersję sprzedaży na klientach pozyskiwanych telefonicznie, mailowo i ze strony internetowej. Podam, powiem, że na przykład w Salwajs różnica była ogromna, bo klienci pozyskiwani mailowo mieli konwersję do sprzedaży, współczynni konwersji około 15%. A klienci pozyskani z inbound marketingu mieli prawie 60% współczynnik konwersji do sprzedaży. To jest ogromna różnica, to jest ogromny wskaźnik dla mnie, jako decydenta biznesowego, żeby inwestować w te kanały, które rzeczywiście konwertują w moim biznesie. I teraz z różnych kwestii ogromnym, ogromną utratą środków jest to, że ta analityka nie istnieje, bo czasami udaje nam się samą analityką znaleźć. Fakt wydawania kilkuset, kilkudziesięciu, kilku milionów rocznie kompletnie bez sensu. Na przykład, czasami ostatnio się okazało w jednej z film, w której robiliśmy analitykę, że oni przez ostatnie trzy lata wysłali tam kilkadziesiąt tysięcy cold maili, różnych cold maili. Natomiast, jak odkryliśmy rzeczywiście, ile jest z nich lidów, ile jest kwalifikowanych, to się okazało, że średnio na 100 lidów zaledwie 8 jest kwalifikowanych, czyli rzeczywiście potrzebuje rzeczy, które my potrafimy robić i chcemy im je robić. Ale co gorsza, z tych kwalifikowanych lidów z tego źródła konwersja na zakup wynosiła 3%. Czyli okazuje się, że na przestrzeni ostatnich trzech lat oni wydali w ogóle jakieś grube kilkaset tysięcy złotych na tą aktywność, bo kiedyś raz pozyskali tędy fajnego klienta, więc do dziś to robią. Więc kompletny brak analityki sprzedażowej i marketingowej. Jeżeli nie ma tej analityki, to jestem absolutnie przekonany, że firma gdzieś wydaje pieniądze bez sensu, to jest tylko pytanie gdzie. Ale zawsze to miejsce udaje się znaleźć. Szósta rzecz. To są krótkie i chaotyczne działania. Chaotyczne działania. I teraz ten punkt oznacza takie działania, w których na przykład siadamy w firmie i mówimy, słuchajcie, nie ma lidów. Nie ma lidów. W lutym jest mniej lidów. To teraz pojedźcie gdzieś, podzwońcie jeszcze też gdzieś i wysyłajcie jakieś maile. No i oni wysyłają. I teraz nawiązując do punktu z analityką, potem dwa tygodnie później ja pytam, no i jak te wysyłanie, jak to odwiedzanie? I oni mówią, całkiem nieźle. Jest z tego parę rozmów. Aha, okej. Okay. I teraz... Co to znaczy całkiem nieźle? Ile to konkretnie jest pary rozmów i czy rzeczywiście one kiedykolwiek zakończyły się sprzedażą? Najczęściej nie wiemy, bo nie ma analityki, ale najczęściej też krótkie i chaotyczne działania nigdy nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest wygrać krótkimi, chaotycznymi działaniami z firmami, które w sposób... Stały, ciągle zaplanowały te działania. Na przykład, jeżeli ja nagrywam dla Was kanał Wise Business School, program Wise Business School i on jest przemyślany, wiem o czym mówić, przynajmniej staram się, żeby był przemyślany. Jeżeli nie jest, to napiszcie poniżej. Staram się, żeby był przemyślany, staram się, żeby to było ciekawe, to teoretycznie wygram z kimś, kto chaotycznie nagrywa filmiki, raz nagrywa, raz nie nagrywa, wrzuca różne tematy, bo po prostu to przemyślałem. I niestety. Ale bardzo często spotykamy krótkie, i chaotyczne działania, bo one są remedium na każdy problem. Jeżeli spada sprzedaż, no to coś zróbcie, gdzieś pojedźcie, coś wykonajcie. I zazwyczaj te krótkie, i chaotyczne działania są po prostu stratą pieniędzy. Punkt numer 7 to są spotkania, a dokładnie rzecz biorąc, spotkania bez sensu. My czasami w trakcie naszych audytów u klientów próbujemy określić, jak duży procent spotkań jest bez sensu. Nie zawsze to robimy, czasami to robimy, jeżeli dostrzegamy taki problem i na przykład udało nam się w rekordowym przypadku doliczyć się 98% spotkań, które odbywają się absolutnie bez sensu i mogłyby się nie odbywać. Na przykład mieliśmy klienta, który określił swoim handlowcom, że mogą się spotykać tylko z firmami z wewnętrznej bazy CRM. Ale okazało się, że wewnętrzna baza CRM jest zintegrowana z systemem księgowym, a system księgowy zawiera wszystkie przedsiębiorstwa, z którymi robimy transakcje. I tak na przykład znalazły się w nim stacje benzynowe. No bo tankujemy na stacjach benzynowych, w związku z tym one są w bazie, bo pobieramy od nich faktury. I słuchajcie. Handlowcy, którzy nie mają nic do sprzedania na stacji benzynowej, naprawdę nic, ustawiali sobie spotkania ze stacjami benzynowymi I tam, i tam bywali. Zdarzyło nam się też zobaczyć sytuację, w której handlowcy, którzy mieli się spotykać z klientami w takim systemie, który mierzy jakość tych spotkań, to jest tak zwany system SFA, Safe Force Automation, który na przykład na telefonie muszę kliknąć, że jestem i zaczynam spotkanie. On sprawdza po GPS-ie, gdzie jestem. No to okazało się, że niektórzy dodawali klientów w szczerym polu, żeby sobie tam posiedzieć. Zdarzyła nam się też trzecia sytuacja, że handlowiec raportował, że był na spotkaniach, ale notatki mi nie pasowały, bo te notatki były takie sztuczne, strasznie. To było dobre spotkanie, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, kolejne działanie za miesiąc. Ja to czytam, wiesz, że no po prostu nic mi tu nie pasuje. Zadzwoniliśmy do tych klientów, żeby zapytać, pani właścicielka. Beata strasznie nie chciała wykonać tego telefonu. Ja nalegałem, wykonała telefon, zapytała, wczoraj był u Pana nasz handlowiec. Jakie ma Pan wrażenia? Czy coś by Pan poprawił? Jestem właścicielem, będę wdzięczna za podpowiedź. A klient mówi, nie było żadnego handlowca. Pani Beata sprawdza drugiego klienta, nie było handlowca, trzeciego, nie było handlowca. Wchodzi do GPS-a, a ten handlowiec tam był. We wszystkich tych firmach. Podjechał pod bramę, ale nie wysiadł z auta. Więc najczęściej, jeżeli spotkania a propos odcinka. Z tym, co zrobić przed spotkaniami. Możecie teraz go obejrzeć, czy wrócić do niego po obejrzeniu tego materiału. Upewnijcie się, że wszystkie spotkania mają cel i mają agendę, i są w jakimkolwiek sensie zaprojektowane. To był punkt siódmy. Teraz punkt ósmy. Zbliżamy się do końca. To uwaga, wdrożenie handlowca. Wdrożenie. To znaczy, Dokładnie, że biorąc jego brak. <grych> to znaczy, czasami spotykamy listy, na przykład, że handlowiec, który przyjdzie, ma zrobić to, 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 to i to porozmawiać z panią księgową, z panem takim, na produkcję pójść i do roboty. I teraz, na przykład, ja osobiście mam duży problem z wdrażaniem handlowców zdalnie do mojej własnej firmy, dlatego że widzimy, że kiedy zatrudniamy handlowca, to mniej więcej 3-6 miesięcy zajmuje nam korygowanie tego, w jaki sposób prowadzi rozmowy, żeby nie naciskał za bardzo na klienta, żeby rozmawiał z nim z szacunkiem, żeby nie używał niektórych zwrotów, które naszym zdaniem bardzo obniżają konwersję i samo nauczenie go, tego handlowca, tych rozmów z cenkami, na przykład, które odbywamy wewnętrznie, Trwa od 3 do 6 miesięcy. I teraz handlowcy mówią: co? Scenki będziemy robić? Przecież scenki nie są prawdziwe, to nie ma sensu. Nie będziemy robić scenek. Czy was pogięło? One nigdy takiej sytuacji nie występują w prawdziwym życiu. To ja zawsze podaję przykład. Ktoś tak jakby tenisista powiedział: Co? Przecież nie będę trenował z nieprawdziwym przeciwnikiem, czy ze ścianą. Ja chcę na zawodach trenować. <grywka> na prawdziwych zawodach. To jest bez sensu, słuchajcie. Nie trenuje się na zawodach, tylko przed zawodami. Dlatego bardzo wielu handlowców powinno się wdrażać z procesami, na długo przed pierwszą rozmową z klientem, i w ogóle powinien być jakikolwiek plan wdrożenia. Powiem Wam, że jak miał policzyć, Pieniądze, ile kosztuje wyrotowanie jednego handlowca, który był będnie wdrożony, to to jest od 100 do 200, 300, 400 tysięcy złotych, zależy ile pracował. Rząd przyszedł, wydaliśmy kasę na jego rekrutację, na jego onboarding, na sprzęt, na jego wypłatę, na ludzi, którzy go uczyli i tak dalej, ale to wdrożenie było na tyle źle zaprojektowane, że po prostu jest tylko i wyłącznie stratą pieniędzy. Zapytajcie dowolnego handlowca, który zmienił pracę 4-5 razy, co sądzi o wdrożeniach firm, dla których pracował. I w większości okaże się, że dostał komputer. Telefon i skarpetkę, jak w Harrym Potterze. Jesteś wolny, idź, sprzedawaj. Zgredek jest wolny. I on poszedł i nie sprzedawał. I wszyscy się dziwili dlaczego. To był punkt ósmy. Punkt dziewiąty. Narzędzia. I to jest rzeczywiście punkt, który budzi dziwne emocje. W sprzedaży i marketingu jest coraz więcej narzędzi. I to takich narzędzi, które na przykład pozwalają wykonać pracę handlowca, która kiedyś trwała 4 dni w 15 minut. Jest dużo narzędzi do automatyzacji, do szukania adresów mailowych, do segregowania baz kontaktów, do wzbogacania danych, do pozyskiwania informacji, różnego rodzaju badania, raporty, które pomagają nam w sprzedaży. I nie wiedzieć czemu. Bardzo często mi się zdarza, że jeżeli soft do pozyskiwania adresów mailowych i automatyzacji pracy, jeden i drugi łącznie kosztują 140 dolarów, to dział finansowy mówi nie. Nie mamy takich pieniędzy, ale mamy 6 tysięcy złotych, które kosztuje etat tego handlowca w czasie, kiedy to robi. I to jest dla mnie osobiście, wynika to głównie z tego, że po prostu te narzędzia sprzedażowo-marketingowe są jeszcze nie i bardzo wiele organizacji mówi nie, stop i nie wydaje tych 70 dolarów na przykład albo 40. Na narzędzie, które fizycznie zredukuje nam pracę wartą kilka tysięcy złotych. I widzimy takie sytuacje, że na przykład pokazujemy niektórym soft do szukania adresów mailowych na stronach internetowych, który wykrywa adresy mailowe, weryfikuje, od razu podaje ad, jakby profil LinkedIn decydentów i tak dalej. Kosztują 40 dolarów za 1000 decydentów miesięcznie, gdzie wcześniej handlowcowi znalezienie takiej listy zajmowało 3 miesiące pracy. I okazuje się, że 40 dolarów potrafi zaoszczędzić ogrom. Pracy i to ułatwić, i to jest kolejny obszar, gdzie firmy tracą po prostu bardzo dużo pieniędzy. I ostatni punkt na dzisiaj, który dla Was przygotowałem, dokładnie rzecz biorąc, nasz zespół przygotował: to jest kultura błędów, a dokładnie rzecz biorąc, dzielenia się tymi błędami. I teraz to jest ciężki punkt, dlatego że my mamy tak w tej sprzedaży ułożone w niektórych organizacjach, że Błędów się nie popełnia, błędy są piętnowane, za błędy się zwalnia ludzi, błędy są czymś okropnym. Jak mogłeś coś takiego zrobić? Jak mogłeś zepsuć spotkanie, jak mogłeś pojechać bez sensu z Rzeszowa do Szczecina, jak mogłeś nie dopiąć tego deala, jak mogłeś nie wysłać klientowi na czas? I są organizacje, które tak bardzo piętnują błędy w działach sprzedaży i marketingu, że doprowadzają do bardzo smutnej sytuacji, w której jeżeli handlowiec jeden z dziesięciu popełnia błąd, to robi wszystko, żeby go ukryć. I ukryć go przed pozostałymi dziewięcioma handlowcami, co naraża pozostałych dziewięciu handlowców na popełnienie dokładnie tego samego błędu, co sprawia, że cała organizacja bez sensu wydaje środki na popełnianie tego samego błędu przez wszystkich handlowców, bo każdy z nich boi się o tym powiedzieć. I teraz kultura dzielenia się błędami. To miejsce, w którym jest miejsce na komunikację, jest miejsce na to, żeby powiedzieć: Słuchajcie, Pomyliłem się w zeszłym tygodniu, zrobiłem to i to i to, nie róbcie tego, to nie działa. I wszyscy powiedzą: o ciekawe, a nie powiedzą: słucham, zabieramy ci premię. Jak mogłeś zrobić taki błąd? Powinieneś wiedzieć. I brak kultury dzielenia się błędami jest dziesiątym na dzisiejszej liście czynnikiem, który najbardziej wpływa na wydawanie środków bez sensu przez firmy, które mają działy sprzedaży i marketingu. Czyli od samego początku. Źle skonfigurowane kampanie marketingowe, błędnie kupione SEO, działania pozorowane, jakieś blogi, które są bez sensu, niepotrzebne nikomu, czyli marketing, nieprzemyślenie działań marketingowych. Później oferta, która została stworzona 10 lat temu, rozsyłamy ją od 10 lat, każdy wysyła to inaczej. Nie przemyśleliśmy głównego punktu, który służy pozyskiwaniu klientów wartości. Nie przemyśleliśmy, gdzie mamy przewagi, o czym powiedzieć klientom. Dlatego mówimy o głupotach. Kwalifikacja. Próbujemy sprzedać każdemu, nie segregujemy tych zapytań, nie segregujemy je na te, gdzie mamy wartości, na te, gdzie nie mamy. Analityka. Nie mamy analityki, która by nam pokazywała sensowność wszystkich wysiłków sprzedażowo-marketingowych. Krótkie i chaotyczne działania, które są podejmowane jako próba wyleczenia problemu, który jest tu i teraz. I krótkie działanie, zapominamy o tym, idziemy dalej. Siedem, bezsensowne spotkania, gdzie jeździmy, wydajemy kupę kasy na te spotkania, które tak naprawdę niczemu absolutnie w naszej firmie nie służą. Punkt ósmy, wdrożenie handlowca sprowadza się do jesteś wolny, masz tu telefon i komputer. Punkt dziewiąty, narzędzia informatyczne, które bardzo pomagają w sprzedaży i w marketingu, nie ma na nie budżetu, ale jest budżet na pracę ręczną. I dziesięć, kultura dzielenia się błędami sprawia, że wszyscy popełniają im po prostu coraz więcej. To tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak się czujecie z tymi błędami. Jeżeli któryś z nich wydaje Wam się być na tyle trudny, że nie wiecie, jak podejść do rozwiązania, to pamiętajcie, że na Shellwise.pl jest bezpłatna konsultacja w prawym górnym rogu. Teraz pewnie widzicie ją na ekranie. Ona jest niezobowiązująca: możecie wypełnić swoje dane i nasz człowiek zadzwoni do Was, podpyta o tę sytuację. Zrobi z tego notatkę dla mnie i wewnętrznie dla innych osób w firmie. Na podstawie tej notatki dobierzemy, czy mamy konsultanta, który potrafi Wam odpowiedzieć na to pytanie, jak to zrobić. Czy na przykład rozumie waszą branżę i rozumie ten problem? I jak nie mamy, to wam powiemy, że przykro mi, nie mamy konsultanta, który zna i potrafi, ale jak mamy, to umówimy Was z konsultantem, który opowie o tym zagadnieniu, zwróci uwagę, na co patrzeć, na co nie patrzeć, i być może pomoże Wam rozwiązać ten problem. To tyle w części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i aktywności pod tym filmem. Jeżeli też znacie kogoś, kto może mieć któryś z tych 10 problemów, to też możecie mu wysłać ten film. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście do samego końca tego materiału. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.